Z Ewangelii według świętego Mateusza. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby tam kusił go diabeł. Po 40 dniach i nocach postu odczuwał głód. Wtedy zbliżył się do niego kusiciel i powiedział: Jeśli jesteś Synem Bożym, rozkaż, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odpowiedział: Napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale tym wszystkim, co pochodzi z ust Boga. Wtedy zabrał go diabeł do świętego miasta, postawił na szczycie świątyni i powiedział: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem, swoim aniołom wyda polecenie o tobie. Na rękach będą cię nosić, abyś nie uraził o kamień swej nogi. Jezus mu odpowiedział: Napisano także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga Twego. Następnie wyprowadził go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata z całym ich przepychem i powiedział: Dam ci to wszystko, jeśli upadniesz na kolana i oddasz mi hołd. Lecz Jezus mu odpowiedział: Idź precz, szatanie, bo napisano: Panu Twemu Bogu będziesz oddawał hołd i tylko Jemu będziesz służył. Wtedy opuścił go diabeł i zbliżyli się do niego aniołowie i służyli mu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani, taki szczegół, na który rzadko myślę, że zwracamy uwagę, czytając właśnie tę Ewangelię, a przecież o tym tak naprawdę mówią wszyscy ewangeliści, którzy relacjonują to wydarzenie wyjścia, kiedy Jezus u progu swojej publicznej działalności właśnie wychodzi na pustynię. I co ciekawe, Jezus wychodzi na tę pustynię prowadzony tam przez Ducha. Nie? Że to Duch wyprowadza Jezusa na pustynię, że Jezus pełen Ducha Świętego wyszedł na pustynię. A więc taka pierwsza rzecz, pierwsza intuicja, w tym naszym wyjściu wielkopostnym właśnie na pustynię, to, że to nie może być nasz pomysł. Nie zauważcie, że to Duch wyprowadza. I kiedy właśnie dzisiaj przeżywamy tę pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, kiedy stajemy u jej progu, myślę, że warto właśnie poprosić Ducha Świętego, żeby to On wyprowadził mnie na pustynię, ale nie taką, którą sobie jakoś wymyśliłem, ale na pustynię, na którą mam rzeczywiście wyjść, na którą muszę wyjść. Gdy Jezus wychodzi na pustynię, wtedy dochodzi tego momentu konfrontacji z szatanem, który kusi go tymi trzema, myślę, dobrze znanymi nam pokusami. Mówi: Powiedz tym kamieniom, żeby się stały chlebem. A więc to jest taka pierwsza pokusa, żeby zrobić coś znaczącego, żeby zostawić po sobie jakiś pomnik, bo jak nie zostawisz nic, nic znaczącego, to nic po tobie nie zostanie. Kolejna pokusa to pokusa właśnie rzuć się w dół z tej świątyni, czyli bądź w jakimś sensie spektakularny, nie? Żeby inni widzieli. Zauważcie, ile w naszym życiu właśnie robimy takich rzeczy tylko dlatego, albo głównie dlatego, żeby inni nas widzieli. I trzecia pokusa, Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, tych wszystkich królestw, które w tym momencie widzisz, nie? I ta pokusa konfrontuje nas, myślę, z tym pytaniem, ile w naszym życiu jest takich zabiegów, ile wysiłku wkładamy w to, żebyśmy mieli wpływ, żebyśmy mieli władzę. Jezus tym wszystkim trzem pokusom, zauważcie, opiera się i mówi: Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu tylko będziesz służyć. Jakby Jezus w tym obliczu tych trzech pokus dzisiaj do każdego z nas chciał powiedzieć: Twoja prawdziwa tożsamość nie polega na tym, żeby cię widziano. Nie polega na tym, żeby cię znano, i również nie polega na tym, żebyś był potężny, ale prawdziwa twoja tożsamość jest w Bogu.
I gdy wychodzimy na pustynię, to z tym wszystkim musimy się zmierzyć, bo pustynia to jest takie miejsce, w którym stajemy bez tych naszych podpórek. Nie ma tego wszystkiego, co w jakiś sposób stanowiło nasze takie rusztowanie. Nie ma przyjaciół, nie ma książek, nie ma telefonów, nie ma internetu, nie ma muzyki, nie ma spotkań. I tak można mnożyć. Może niech teraz każdy z Was podłoży to, co dla niego jest taką drogą, taką podpórką w jego życiu i na czym jakby opiera całe swoje życie i niech sobie powie, że na pustyni tego nie ma. Bo przecież to nie pustynia jest naszym celem. To nie Wielki Post jest naszym celem. Ale naszym celem jest zmartwychwstanie. Niedziela zmartwychwstania, ten poranek zmartwychwstania. Nie wychodzimy zatem na pustynię tylko po to, żeby skonfrontować się z własną nicością, grzechem, myślami. To nie po to w naszym życiu ma runąć cały ten system rusztowania, który tworzyliśmy sobie przez całe nasze życie, ale żeby mogło zostać zbudowane coś nowego. Jeden z mnichów pustyni powiedział kiedyś takie zdanie, którym chcę zakończyć: gdybym wszystkiego nie zburzył, nie mógłbym siebie zbudować. Dlatego chciej u progu tego Wielkiego Postu, w tę pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, prosić Ducha Świętego, aby właśnie wyprowadził cię na taką pustynię w tym czasie, aby może w końcu wszystko runęło, to co sobie tak skrzętnie budowałaś, po to, by mogło narodzić się coś nowego. Z Panem Bogiem, dobrego czasu Wielkiego Postu.